Cześć! Witam Was na moim kanale i dzisiaj będę chciał Wam pokazać, jak wykonać papierowy piórnik. Otóż do wykonania papierowego piórnika potrzebujemy 3 kartek papieru, dosyć grubego, około 200 g na metr kwadratowy. Potrzebujemy jeszcze linijkę, ekierkę, nożyk lub nożyczki oraz zszywacz i zszywki. Zapraszam. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to wyrysować na kartce szablon naszego piórnika. I tak, bierzemy kartkę, układamy ją przed sobą pionowo i zakładamy, że nasz piórnik będzie miał wymiary 4 cm wysokości, 8 cm szerokości i 18 cm długości. Więc na takiej kartce od brzegu odznaczamy 4 cm, następnie 8, czyli razem 12 oraz kolejne 4, czyli razem 16. Normalnie posługujemy się w tym celu ołówkiem. Natomiast na potrzeby tego filmu, żeby lepiej było widać, w jaki sposób rozrysowałem wszystko, posługuję się długopisem. Ale oczywiście normalnie powinniśmy się posłużyć ołówkiem. Następnie na dłuższym boku również wyznaczam 4 cm. Zakładam, że nasz piórnik będzie miał 18 cm długości, a więc kolejne 18 cm to razem 22 i kolejne 4, czyli 26 cm od krawędzi kartki. To wyrysowanie musi być dosyć dokładne, ponieważ od tego będzie zależało spasowanie wszystkich elementów naszego piórnika. Kiedy już mam oznaczone na brzegach kartki odpowiednio 4 cm, 8 i 4 oraz 4, 18 i 4, wtedy potrzebna mi będzie ekierka, muszę się schylić. O tak. Potrzebna mi jest ekierka. I za jej pomocą wyznaczam linie prostopadłe do krawędzi kartki od punktów, które zaznaczyłem. I to jest dosyć trudne, ponieważ muszę to zrobić bardzo dokładnie, żeby mój piórnik był prosty oczywiście. Myślę, że mi się udało, więc zaznaczam jedną linię, następnie kolejną. Kolejną i jeszcze jedną. Tutaj mogę sobie posłużyć się w ten sposób ekierką, mam kąt prosty, tak bardzo dokładnie to muszę tutaj zrobić. Myślę, że się udało. Jest oczywiście, jeżeli nie udało mi się narysować całej linii przy pomocy ekierki, przedłużam ją sobie linijką. O, w taki właśnie sposób. Póki co mam coś takiego. I teraz będę musiał odrysować linię z tego boku, również w odległości 4 cm, 18 i 26. Mogę to zrobić na dwa sposoby. Albo mogę posłużyć się ekierką, albo mogę na ostatniej odrysowanej linii również odmierzyć 4 cm i tak też właśnie zrobię. Zatem odmierzam 4 cm, następnie od 4 18 cm i wreszcie kolejne 4, czyli razem w sumie 26. I teraz musiałbym sprawdzić, czy aby na pewno mam wszędzie kąt prosty. W tym celu przykładam ekierkę tutaj do brzegu kartki i sprawdzam, czy moja linia faktycznie prowadzi do wyznaczonego przeze mnie punktu. I w zasadzie tak się dzieje, więc śmiało mogę to odrysować. I na każdej z poprzednich linii robię dokładnie w ten sam sposób. Tak, czyli tutaj mam 4 cm odrysowane
i tutaj 4 cm od brzegu. I teraz powstanie mi z tego coś na kształt takiej kratownicy. Powstaje mi coś takiego. Teraz jedyne, co będę musiał zrobić, to wyciąć najpierw ten powstały kształt. Tak jak wspominałem, mam taki kształt i muszę go wyciąć. Mogę to zrobić dwojako. Albo nożyczkami, albo za pomocą nożyka. Najpierw zdecyduję się na nożyczki, a później pokażę Wam, jak coś takiego robi się nożykiem. A więc wycinam kształt, który mam tutaj powstały z wyrysowanych przeze mnie linii. Wbrew pozorom nożyczki nie są najwygodniejsze do tego. Wygodniejszy dla mnie jest nożyk, ale oczywiście nie każdy może czy lubi posługiwać się nożykiem. Dlatego akurat nożyczki również w tym celu doskonale się sprawdzą. Oraz obcinam tutaj tę część, tak żeby powstała mi idealna moja kratka, która będzie szablonem spodu czy też korpusu mojego piórnika. Otóż pozostało mi coś takiego i teraz co muszę zrobić, to ponacinać te krawędzie tutaj z tego dłuższego boku w taki sposób, żeby mogły one utworzyć coś na kształt takich skrzydełek. Już pokazuję, jak to zrobić. Otóż nacinam tutaj po liniach do pierwszej linii przecięcia, czyli mniej więcej o tak dotąd. I z każdej strony postępuje dokładnie tak samo. Również wymaga to pewnej precyzji, ponieważ im precyzyjniej to zrobimy, tym dokładniejszy i po prostu lepszy będzie nasz piórnik. Jeżeli zrobimy to nieprecyzyjnie, wtedy po prostu nasz piórnik będzie nieco krzywy i może nam się wszystko mieć problemy ze spasowaniem. Dlatego jeżeli będziecie coś takiego robić, to zachęcam do dużej dokładności i precyzji wykonania. Otóż mam ponacinane moje wszystkie elementy. I teraz co muszę zrobić, to pozaginać na wszystkich liniach, które narysowałem. Żeby było mi łatwiej, zaginam od zagięcia na zewnątrz, żebym mógł widzieć linię, na której mam mój kartonik czy też mój papier zagiąć. Jak zagiąłem, bardzo mocno muszę zacisnąć tę krawędź i odginam ją już we właściwą stronę do siebie. To samo robię z drugą krawędzią. Zaginam najpierw na zewnątrz, a następnie do przodu. I to samo robię z tymi krótszymi brzegami. Też zaginam najpierw na zewnątrz i tutaj też na zewnątrz. Każdy z tych elementów trzech, czyli powstaje mi coś takiego. A następnie odginam je do wewnątrz. I podobnie postępuję z ostatnim bokiem. Zaginam najpierw na zewnątrz. W taki sposób. Tak? A następnie zaginam to do środka. Powstaje mi coś takiego. I to już zaczyna przypominać korpus naszego piórnika. Żeby ten korpus był całkowity, zamknięty, zamykam ścianki w ten sposób do środka. I teraz muszę uważać, żeby tutaj dokładnie przebiegała ta linia i żeby nic mi tutaj nie wystawało na bok. Ani to skrzydełko, ani też ten bok. Czyli tutaj muszą one się dokładnie na siebie nakładać. Jeżeli jestem pewny, że są one dobrze dopasowane, biorę spinacz. Mogę to również zrobić klejem, ale korzystam ze spinacza, czy też zszywacza i zaciskam. W ten sposób powstaje mi tutaj taka spoina, mniej więcej ze zszywacza. U samej góry, dlatego żeby nie ten powstały kształt nie rozjechał mi się w żaden sposób, po czym robię dokładnie to samo na dole. Następnie zaciskam drugą
zaciskam drugą stronę naszego boku. Też uważam, żeby było dokładnie to wszystko dopasowane, po czym za pomocą zszywacza, czy też spinacza, spinam te dwa elementy ze sobą. I w ten sposób powstaje mi coś takiego. Dla pewności, żeby to wszystko się jeszcze lepiej trzymało, mogę spiąć tutaj te skrzydełka wewnętrzne, które niejako troszkę odchodziły od brzegu. I to samo mogę powtórzyć na samym dole. To samo robię z drugiej strony, czyli zaciskam, najpierw przymierzam bardzo dokładnie i zaciskam za pomocą zszywacza i to samo robię nieco niżej. Wreszcie ostatni element, ostatni bok, też bardzo dokładnie staram się go dopasować, po czym zszywam zszywaczem te elementy i nie zapominam o zszyciu środka. W ten sposób powstaje mi mniej więcej takie pudełko kartonowe. To jest, dlatego mówiłem, że do tego jest potrzebny dość gruby papier, żeby nieco nadać sztywności powstałemu przez nas pudełku piórnika. Potem jest wieczko. Wieczko robimy dokładnie w taki sam sposób jak korpus, tyle tylko, że stosujemy nieco inne wymiary. Oczywiście nie chcemy, aby nasza nakładka miała całe 4 cm, tylko żeby nasz piórnik pokrywał się mniej więcej tak w połowie. A zatem potrzebne nam będą zakładki tutaj 2-centymetrowe. Również istotą jest, że skoro nasz piórnik ma tutaj 8 cm szerokości i 18 cm długości, to nasze wieczko będzie musiało mieć nieco większe wymiary, dlatego jego szerokość będzie miała wartość 8,2 mm, a jego długość 18,2 cm, czyli 8 cm i 2 mm oraz 18 cm i 2 mm. I takie właśnie odległości muszę sobie odmierzyć na brzegach kartki. A zatem mam 2 cm od brzegu, następnie 8 cm i 2 mm, i wreszcie 2 cm. 2 cm. I to samo robię na boku dłuższym, pamiętając, że najpierw chcę mieć 2 cm, następnie 18 cm i 2 mm. Czyli przymierzam dokładnie 18 cm i 2 mm oraz 2 cm. Czyli powstaje mi szablon dosyć podobny do tego, jaki miałem uprzednio i też ekierką sprowadzam to wszystko. Przedłużam tutaj pod kątem prostym linie, które będą mi potrzebne do wytyczenia krawędzi wieczka. Muszę to tak przymierzyć dosyć dokładnie i odrysowuję pod kątem prostym. Podobnie robię tutaj, odrysowuję pod kątem prostym. Tak. I wreszcie trzecią linię też odrysowuję pod kątem prostym. Tu też wymaga to sporej precyzji. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Przedłużam za pomocą linijki. Za pomocą linijki przedłużam sobie tę linię do końca. I oto w taki sposób. Następnie to samo muszę zrobić na boku dłuższym. I znowu mogę to zrobić dwojako, czyli odmierzam na ostatniej mojej linii, 2 cm, następnie 18 cm i 2 mm i wreszcie znowu 2 cm. 2 cm mam oznaczone i teraz sprawdzam ekierką, czy faktycznie mam kąt prosty. Czyli przykładam ekierkę bardzo dokładnie i w zasadzie
Mam tutaj idealnie kąt prosty, więc mogę to odrysować. A skoro tak, to na pozostałych zapewne też ten kąt prosty jest. Czyli odrysowuję tu oraz na kolejnych liniach. To jest najtrudniejsza w zasadzie część w całym piórniku. Dokładne odrysowanie tych linii i powstaje mi coś takiego mniej więcej. Tak będzie, to jest szablon mojego wieczka. Powiedziałem, że pokażę, w jaki sposób odcina się taki papier za pomocą nożyka i za chwilę właśnie ten szablon wieczka odetnę nożykiem. A zatem, żeby wyciąć nożykiem taki szablon, potrzebuję przede wszystkim jakąś podkładkę. Jako podkładka posłuży mi linijka, a ciąć będę przy ekierce. Dlaczego potrzebna jest mi podkładka? Otóż jeżeli takim nożykiem ciąłbym na biurku, w tym momencie niechybnie uszkodziłbym biurko i byłoby ono do wyrzucenia, a to nie byłby najlepszy pomysł. Przykładam ekierkę na linii, po której będę ciął. Dociskam dosyć mocno, przy czym uważam na palce, żeby się nie pokaleczyć i nożykiem przecinam wzdłuż ekierki. Troszeczkę jak gdyby mi się tu chce przesunąć ta ekierka, więc muszę uważać, żeby zrobić to dosyć dokładnie. Coś takiego. I w ten sposób mam odcięte za pomocą nożyka. I podobnie robię na boku krótszym. Też przykładam ekierkę bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie i odcinam krótszy bok mojego szablonu. W ten sposób, owszem, linijka, którą podłożyłem, nieco się porysowała, ale w sumie do tego też to jest, dlatego odcinanie nożykiem gwarantuje nam, że nasze linie będą proste. Odcinanie nożyczkami sprawia, że wcale nie jest to takie oczywiste, ponieważ nożyczki lubią się czasem chwiać. W każdym razie mam wycięty szablon naszego wieczka i teraz co muszę zrobić znowu? Ponacinać krawędzie tutaj w tych miejscach, żeby móc zrobić skrzydełka dla naszego wieczka. I znowu będę to robił za pomocą nożyka tym razem, czyli przykładam ekierkę, biorę nożyk i w tym miejscu przecinam nasz papier. To samo robię z drugiej strony. Też przykładam ekierkę i przecinam nasz papier od zarysowanej linii. W taki sposób. Powstaje mi coś takiego, że te skrzydełka tutaj się ładnie załamują i to samo będę musiał zrobić z drugiej strony. I już pokazuję. I w ten sposób oto mam powstały szablon, podobny dosyć do szablonu mojego korpusu. I teraz jedyne co mi pozostaje, to znów muszę pozaginać wszystko na krawędziach w miarę dokładnie. I znowu zaczynam od zagięcia tego wszystkiego na zewnątrz, żebym widział linię, po której muszę to zagiąć. Oczywiście można się tutaj wspomóc linijką i załamywać to na linijce, ale nie sądzę, żeby to było aż tak trudne, żeby nie można było sobie poradzić palcami, tym bardziej, że to się dosyć przyjemnie łamie. A więc kiedy zagiąłem już wszystko na zewnątrz, to później zaginam to do środka. I podobnie postępuję z drugą krawędzią. Tutaj o, też muszę dokładnie uważać, żeby to jednak szło wszystko po linii. Zagiąłem na linii i zaciskam, a następnie zakładam do środka. I wreszcie z krótszym bokiem postępuję analogicznie, czyli dokładnie tak samo. Zagięło mi się wszystko elegancko na linii, te skrzydełka także tu i mogę to wszystko zagiąć do wewnątrz. Zagiąłem do wewnątrz i z ostatnim bokiem postępuję identycznie. Jeżeli chodzi o
korzystanie z linijki do zaginania. Przy zaginaniu tych krawędzi na wieczko może się to okazać przydatne, ponieważ mamy tutaj mniejszą tę zakładkę, zatem łatwiej nieco jest nią operować, łamiąc ją na linijce, natomiast nie jest to konieczne. Ok, mam coś takiego i podobnie jak w przypadku korpusu zaginam wszystko do środka i muszę sprawdzić, żeby dokładnie te elementy się spasowały i spinam wszystko za pomocą zszywacza. Jedną rzecz, na którą muszę uważać, to, aby mój zszywacz zawsze był skierowany grzbietem na zewnątrz. Chodzi o to, żeby tych wewnętrznych tutaj ząbków nie mieć w środku. I podobnie z drugiej strony też zaginam to wszystko i spinam za pomocą spinacza. To muszę najpierw spasować dosyć dokładnie, żeby nic mi tutaj nie odstawało i zaginam w taki sposób. W ten sposób jedną stronę mam, pozostała mi do spięcia druga strona. I też uważam bardzo dokładnie, żeby to wszystko tutaj pasowało do siebie. Jak już pasuje, to mogę to zagiąć. Ważne, żeby za każdym razem ta zakładka nie poszła na zewnątrz, tylko żeby schowała się w środku. To jest dosyć częsty błąd, który łatwo przeoczyć. Ale jeżeli będziemy o tym pamiętać, to nie ma większego problemu. I w ten sposób mamy nasze wieczko piórnika. I teraz w jaki sposób nakładamy jedno na drugie. Jest ono odrobinę większe, a zatem doskonale tutaj nam się to wszystko spasowało. Musimy pamiętać po prostu, że wymiary tego wieczka są o 2 mm większe niż wymiary tego korpusu. I w tym momencie nie ma możliwości, żeby coś nam tutaj się nie dopasowało. Tak wygląda nasz piórnik, jeżeli chodzi o jego korpus i wieczko. A teraz zajmiemy się jakimiś przegródkami w środku. Przegródki możemy je zrobić z pozostałych części, które mamy z wykonania wieczka i korpusu. Jak też możemy skorzystać z całkowicie nowej kartki. Ja tutaj zdecyduję się na wykorzystanie tego, co mi zostało. Najpierw będę chciał zrobić jedną wąziutką przegródkę, taką, żeby linijka zmieściła mi się pionowo, czy też na sztorc właśnie w takiej przegródce. Czyli będę potrzebował bardzo wąską przegródkę, około 0,5 cm, bardzo poprowadzoną, bardzo blisko jednej ze ścianek. Żeby ją wykonać, potrzebuję pasek mniej więcej długości 26 cm i w szerokości 4 cm. A zatem tutaj mam brzeg maszynowy, a zatem od tego brzegu odmierzam sobie 4 cm. Odmierzam sobie 4 cm. W taki oto sposób. I tutaj 4 cm. I odrysowuję sobie linią tę odległość od krawędzi naszej kartki. Odcinam ten pasek taki, żeby mieć dokładnie szerokość 4 cm dla naszej przegródki. Okazuje się, że przecięcie kartki wzdłuż to jest jakoś wyjątkowo czasochłonne zajęcie. Ok, mam 4 cm pasek. Potrzebna mi jest teraz jego długość na 26 cm. A zatem odmierzam od linii, gdzie to ja tutaj mam te 26 cm mniej więcej. Ok, widzę, że jest to tu. I teraz częsty błąd popełniany przez bardzo wielu z nas. Skoro tu mam raz 26 cm oznaczone mniej więcej tutaj, tak, no to w tym momencie tnę na oko. Tak? Nic bardziej mylnego. Jeżeli popełnimy taki błąd, może się okazać, że to wszystko nam nie będzie pasować. Dlatego z drugiej strony też warto te 26 cm oznaczyć, połączyć
linią i w tym momencie nie ma możliwości, żeby coś nam wyszło krzywo. A zatem mamy taki tutaj pasek do odcięcia. Odcinamy to i mamy prawie gotową przegródkę. Teraz musimy z każdej strony tej przegródki oznaczyć, odkreślić 4 cm. Czyli oznaczam sobie tutaj początek, znajduję koniec. 4 cm z jednej strony, 4 cm z drugiej strony. I to samo robię na drugim brzegu. W sposób dość precyzyjny. To jest tutaj podstawa. 4 cm z jednej strony, 4 cm z drugiej strony. I odkreślam to linijką. Odrysowuję jedną linię i odrysowuję drugą linię. Odrysowałem, powstaje mi coś takiego. I zaginam tę kartkę na powstałych liniach. Bardzo dokładnie, ponieważ z tego będzie musiała powstać właśnie przegródka, o której mówię. Ok, mam coś takiego. Mogę sobie to jeszcze z drugą strony zagiąć, żeby było lepiej nieco. Powstała mi mniej więcej taka coś takiego. I teraz to, jeżeli mam mój korpus mojego piórnika, wstawiam do środka. Wstawiam to do środka w miarę blisko krawędzi, w miarę blisko krawędzi mojego, tutaj tej jednej z krawędzi. Muszę ją ustawić we właściwym miejscu teraz. Dobrze. O, w taki mniej więcej sposób. Tak. I spinam spinaczem. Tu i tu. Oraz tu i tu. Następnie powtarzam tę czynność z tej strony. Czyli tu i tu oraz tu i tutaj. I w ten sposób powstała mi taka wąska przegródka na włożenie linijki. Linijkę sobie mogę tutaj włożyć na stojąco. I jeszcze mam miejsce na umieszczenie kilku innych rzeczy. Kolejną przegródkę wykonuję w dokładnie ten sam sposób, czyli od maszynowego brzegu kartki odkreślam 4 cm z każdej strony. Odkreślam sobie 4 cm z każdej strony. Odmierzam całość, odrysowuję. I odcinam, żeby było szybciej. Zrobię to tym razem za pomocą nożyka. Czyli przykładam ekierkę dość dokładnie tutaj. Biorę nożyk i odcinam powstały pasek. Muszę przy tym uważać, żeby coś mi tutaj się nie pośliznęło, nie odjechało. Coś takiego mam. Jeszcze nie do końca się rozerwało. A zatem spróbujmy przeciągnąć to tutaj. Jeszcze tutaj mam nie do końca rozerwany. A więc też go spróbujemy odciąć. I w ten sposób powstało mi coś takiego.
i również potrzebuję go długości 26 cm, czyli odmierzam sobie 26 cm w ten sposób. 26 cm tutaj i 26 cm z drugiej strony. I odcinam w taki sposób. To już jest na tyle krótkie, że spokojnie tutaj nożyczkami można to zrobić. Oraz oznaczam zakładki po 4 cm z każdej strony. Cztery centymetry tu i tak samo robię z tej strony. 4 centymetry i 4 centymetry. Odrysowuję to w taki sposób, również żeby powstały mi tutaj dość wyraźne linie, na których będę mógł zaginać ten papier o, w taki sposób. I podobnie tutaj też na linii w taki oto sposób. I teraz co? Przydałaby mi się przegródka taka solidniejsza, takie na 4 cm, może trochę dłuższa. Zobaczymy. Czyli, jeżeli chcę mieć przegródkę teraz na 4 cm, wiem, że te zakładki moje mają 4 cm, to jak mam piórnik i naszą górną tą przegródkę na linijkę w tym miejscu, to tę przegródkę wstawiam w taki sposób. Wstawiam w taki sposób, czyli dociskam ją do poprzedniej przegródki. Staram się ją umieścić w taki sposób. Tutaj widzę, że co się stało. To czasami lubi się zdarzać. Nasz piórnik już w środku nieco zmniejszył wymiary, tak? Nieco się skurczył, ponieważ już mamy w środku ułożone kilka warstw, a zatem nie chcemy mieć w taki sposób zrobionej przegródki. Co musimy zrobić? Musimy nieco ją skrócić, a zatem w tym momencie potrzebny nam jest, powiedzmy, 0,5 cm. Chcemy ją skrócić, a nie jest akurat żaden problem. W tym momencie musimy narysować drugą linię i na tej linii to zagiąć. W taki oto sposób. Ale żeby zachować też wymiar tej zakładki, to o te 0,5 cm musimy ją ściąć. I w ten sposób mamy tę zakładkę nieco krótszą, ale też dzięki temu ona powinna nam się tutaj idealnie w tym piórniku dopasować. I w ten sposób wygląda to teraz. Dlatego jest to zdecydowanie lepiej, czyli czasem po prostu skrócenie tej wewnętrznej przegródki nieco pomaga. I tak samo zapinamy wszystko za pomocą spinacza. Czyli tu i to samo robimy nieco niżej. Czyżby skończyły mi się spinacze? No to wygląda. Tak, skończyły mi się spinacze. Zatem dokładam kolejne. Tu gdzieś powinienem mieć otwartą szynę spinaczy. O właśnie. Muszę włożyć, załadować kolejne. Jak widać, tych spinaczy trochę na to idzie, całkiem sporo. Pierwszy spinacz zawsze jest do wyrzucenia. Drugi może już być przydatny. Czyli zapinamy to tylko w ten sam sposób, tak jak tutaj. Coś się nie chciało spiąć, nie najlepiej to wyszło. To się też czasem zdarza, a więc wtedy musimy to spiąć jeszcze raz. I mamy włożoną z jednej strony przegródkę, z drugiej postępujemy dokładnie tak samo. I w ten oto sposób mamy już dwie przegródki w naszym piórniku.
Dobrze, czyli załóżmy, że tutaj wprowadzimy sobie w tę wąską przegródkę, damy sobie linijkę, tutaj jakieś długopisy, a zatem zrobimy sobie dwie krótsze przegródki na jakieś inne rzeczy, na jakieś, nie wiem, gumki, jakieś spinacze, zszywacze, coś takiego. Jeszcze tutaj pospinam dosyć dokładnie ten nasz cały piórnik, żeby to się wszystko dokładnie tutaj połączyło. Jeszcze to samo zrobię tu. W tym momencie na pewno mi się to wszystko nie będzie w żaden sposób ruszało. I tak mniej więcej, czyli za chwilę zrobimy sobie ostatnie przegródki w naszym piórniku i myślę, że będziemy powoli kończyć. Żeby zrobić ostatnią przegródkę, musimy wiedzieć, jaka została nam tutaj szerokość. Jest to dosyć istotne. Zatem przede wszystkim musimy sobie zmierzyć tę szerokość i tutaj wychodzą mi 3 cm i 8 mm. Tę samą szerokość sprawdzę tutaj, tu mi wychodzi 4 cm, a tutaj wychodzą mi też 4 cm. Czyli załóżmy, że zrobimy sobie tę przegródkę na szerokość 3 cm i 9 mm, żeby nieco nabrać ścisłości naszego całego korpusu piórnika. W jaki sposób to robimy? Wysokość naszej przegródki to będzie oczywiście 4 cm, bo taka jest wysokość naszego piórnika, a więc odmierzam na pozostałym mi kawałku papieru 4 cm z każdej strony. Wymierzam tę odległość, wyrysowuję 4 cm i oczywiście odcinam. Skoro odcinałem nożykiem, to teraz dla odmiany zrobię to nożyczkami. Mam wycięty taki pasek. I teraz załóżmy, że będę chciał zrobić tutaj dwie przegródki. Jedną mniej więcej w tym miejscu, drugą w tym. Pamiętam, że cały mój piórnik ma 18 cm, czyli co 6 cm mniej więcej zrobię sobie przegródkę. Co zatem potrzebuję? Potrzebuję dwie przegródki po 4 cm na zakładkę. 4 cm sama odległość przegródki, czy tam 3,9 cm, ale dla równego rachunku zróbmy, że będzie to 4 cm, czyli w sumie potrzebuję 12 cm. I robię 12 cm raz i 12 cm drugi raz. Mam to oznaczone i teraz oznaczam to jeszcze linią. I teraz, jeżeli mam coś takiego i potrzebna mi jest druga, dokładnie taka sama przegródka, czyli drugi dokładnie taki sam kawałek papieru, to co muszę zrobić? Zaginam to sobie w drugą stronę i odrysowuję to, co mi tutaj powstało. Nie ma w innej możliwości, żeby to miało wymiar inny niż też 12 cm. A zatem to sobie tutaj zaginam. I już od razu mam dwie przegródki po 12 cm. Rozcinam je. I mam dwa identyczne paski. Żeby powstały z nich przegródki mojego piórnika, każdy z boków muszę zagiąć. Również, żeby miały się one czego trzymać. Czyli po 4 cm z każdej strony odrysowuję. Po 4 cm również tutaj. I łączę odrysowane punkty linią. W taki oto sposób. Tak. Powstaje mi coś takiego i zaginam to na liniach. Podobnie robię z moim drugim paskiem papieru. Cztery centymetry z każdej strony.
odmierzam. Tu 4. Tu 4. Odrysowuję linijką. Odrysowuję to linijką. I powstaje mi praktycznie moja gotowa przegródka w taki oto sposób. Zaginam. I przegródka jest gotowa. Teraz mam tutaj mój piórnik i chcę te przegródki umieścić we właściwych miejscach. Tak sobie zakładam, gdzie by je tutaj dać, żeby to miało wszystko jakiś układ. Może to wyglądać mniej więcej w ten sposób, mogę je dać nieco wyżej. To zrobimy sobie jedną taką dosyć małą, na jakieś bardzo drobne elementy. Czyli powiedzmy umieszczę ją sobie o tu, w tym miejscu. Teraz istotne jest, żeby ta odległość od brzegu była z każdej strony taka sama, żeby nie zrobiło nam się coś takiego na przykład. Nie? Dlatego tutaj będziemy musieli dosyć dobrze uważać. Załóżmy, że chcę, żeby ta moja przegródka miała 2 cm, a więc ustawiam tę odległość na 2 cm i spinaczem, czy też zszywaczem dokładniej rzecz mówiąc, przypinam wszystko ze sobą. Coś tutaj się zepsuło. Tak. I w ten sposób. I teraz muszę dokładnie ustawić tę końcówkę przegródki. Załóżmy, że to będzie w taki sposób. Dość dokładnie staram się to zrobić. I w ten oto sposób mam powstałą przegródkę tutaj w tym miejscu. Jeżeli chcę, aby ta była nieco inna, o mniej więcej takie 8 cm, tu sobie zrobimy coś takiego, żeby nam powstało, to od razu możemy połączyć to w taki sposób. I to samo robimy z drugiej strony i też uważamy, żeby to w miarę jakoś tutaj równo do siebie pasowało, czyli mniej więcej tak. W ten sposób mam jedną małą przegródkę i dwie nieco większe. Na jakieś gumki, spinacze czy cokolwiek jeszcze innego. Tutaj natomiast mogę umieścić długopisy, natomiast w tej małej przegródce, tutaj u samego brzegu, zmieści mi się linijka. Tak oto mniej więcej wygląda mój papierowy piórnik. Mogę go sobie teraz zamknąć i w całości wygląda to w ten sposób. Taki piórnik mogę jeszcze sobie udekorować w sposób, jaki będę chciał. Albo jakimiś naklejkami, można kupić gotowe takie różne wzorki i niejako przeozdobić taki piórnik. Można też samemu pomalować go farbami. Jeżeli byście zdecydowali się na malowanie farbami, polecam zdecydowanie farby akrylowe, które dodatkowo usztywniają jeszcze całą konstrukcję takiego piórnika, czyli jest on jeszcze mniej wiotki. To i tak przy zastosowaniu papieru takiego jak tutaj, to jest 220 gram na metr kwadratowy, ta konstrukcja jest dosyć sztywna i nam się tak łatwo nie pogniecie. Natomiast jeżeli byśmy go pomalowali farbami akrylowymi, to byłoby jeszcze ciekawiej. Tymczasem mogę sobie wszystko powoli do mojego piórnika pochować. Tutaj jakieś długopisy mi się ładnie schowały. Moje zszywacze mi się tutaj chowają. Także cały spinacz wejdzie nawet. I w ten sposób tak to mniej więcej w moim piórniku wygląda. Tymczasem, jeżeli filmik Wam się w jakiś sposób spodobał, czy może się przydał, zachęcam do kliknięcia łapki w górę. Zachęcam także do subskrybowania mojego kanału, komentowania moich filmów.
a także udostępniania. Dlatego zachęcam Was, dlatego że no, oczywiście zależy mi, żeby jak najwięcej osób mogło zobaczyć moje filmiki. Natomiast również może się zdarzyć, że gdzieś komuś w jakiś sposób to się przyda i ktoś będzie mógł jakoś z tego skorzystać. Tymczasem to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za czas mi poświęcony. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!